Pod koniec grudnia hiobowa wieść o podwyżce opłat za centralne ogrzewanie trafiła do mieszkańców. Należności wzrosły o nieco ponad 17%, ale jak się dowiedzieliśmy, nie jest to ostatnia zmiana. Kolejnej można spodziewać się wiosną. Jak informuje prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Michał Buczyński, zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obecna stawka obowiązywać będzie do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Jak wyjaśnia prezes Buczyński, podwyżki są efektem gwałtownych wzrostów kosztów węgla i biomasy, ale nie tylko. Krocie kosztują uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Trzeci powód – zmienione rozporządzenie regulujące zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń za ciepło. I choć od września opłaty wzrosły drastycznie, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie finansowe z tytułu opłat za ciepło nie obejmuje mieszkańców Suwałk, gdyż cena ciepła wytwarzanego w piec w Suwałkach nie przekracza ustalonego progu na poziomie 103,82 zł za gigajoule. Na tę chwilę za gigajoule energii cieplnej płacimy w mieście 86,53 zł. Po 30 kwietnia, jak wynika z nowej taryfy, opłata spadnie do 78,22 zł. Niższe będą również opłaty przesyłowe.